Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Roy Playing Games i na waszą prośbę przygotowałem dla was materiał wideo z przeglądarkowej gry Command and Conquer Tiberium Alliances do rejestracji, której zapraszam was serdecznie w opisie tego filmu. I tutaj ciekawy taki aspekt na dzień dobry. Porównajcie sobie mapkę z pierwszego mojego materiału właśnie z mapką dzisiejszą. Kochani, stworzyliśmy sojusz Shielders i opanowaliśmy absolutnie, może nie wszystko co się dało, ale zmiażdżył mnie poziom i szybkość inwazji, rozwoju naszej ekipy. I znów w środowisku kolejnej gry miałem przyjemność poznać świetnych strategów, taktyków, pomagających sobie wzajemnie, gdzie jednak koordynacja ataków na konkretną bazę, czy to właśnie posterunki, czy obozy zapomnianych, czy to właśnie bazy innych graczy. Jak ważna to jest w sumie tutaj kwestia, żeby nie być oczywiście w tym wszystkim gołosłownym. Wczoraj byliśmy na 96. miejscu, no i dalej jesteśmy na 96. miejscu jako klan z 1806 na całym świecie. Fantastyczna sprawa. Przejdźmy jednak sobie do mojej bazy. Oczywiście z biegiem czasu pozyskujemy złoża Tiberium, kryształy, energię, pieniądze, a także punkty badań, które uzyskujemy tylko i wyłącznie w sytuacji atakowania, pokonywania przeciwników. I specjalnie od wczoraj nie grałem, żeby jak najwięcej móc wam dzisiaj zademonstrować. Także moja mapka, bardzo istotne strategiczne rozłożenie budynków głównych, gdzie destrukcja placu budowy rozpierdala całą bazę i przejmuje się każdy kruszec, gdzie w sytuacji destrukcji jednego obiektu zbieramy tylko jakąś część ze wszystkiego. Etap obrony też bardzo istotny. Gdy ktoś nas zaatakuje, akurat nie jesteśmy przy komputerze, możemy obejrzeć raport, jak to wszystko wyglądało. Kilka osób mnie zaatakowało, ale rozbiło się o moje mury. Być może ze względu na to, że zawsze jarałem się właśnie tym elementem defensywnym, tower defense w strategiach czasu rzeczywistego, właśnie na budowanie baz. Mury, działka przeciwpiechotne, ekipa przeciwlotnicza i potężne działa przeciwpancerne. Jeśli chodzi na razie o moją ekipę, tutaj troszeczkę nadszarpnięta, naprawiamy czy upgrade, czy budowa, wszystko kosztuje. Oczywiście najważniejsza kwestia to jest umiejętnie sobie dobrać poszczególne jednostki, które działają troszeczkę na zasadzie starego, dobrego marynarzyka, czyli papier, nożyce, kamień. I w tym momencie mam 3 jednostki przeciwpiechotne, 3 jednostki klasy Pitbull przeciwpancerne, przepraszam, przeciwko budynkom, potężne wsparcie lotnicze pod postacią ognistego jastrzębia oraz jeden czołg i dwa paladyny, jeden drapieżca właśnie przeciw pancerny. I zaraz sobie troszeczkę poatakujemy. I tutaj, jak w każdej tego typu grze, przeanalizowałem troszeczkę motyw mikrotransakcji, które nie dają praktycznie żadnej przewagi. One po prostu zwiększają limit pozyskiwania surowców. I to praktycznie tyle, czy to surowców, czy punktów dowodzenia. I od czasu do czasu można sobie po prostu tylko i wyłącznie dodać konkretny surowiec do puli, ale i tak nam to nic nie da, ze względu na to, że praktycznie wszystko jest tutaj określone czasowo. O co dokładnie chodzi z tą czasowością? Czy to kwestie naprawy, pozyskiwania surowców, odnawiania punktów dowodzenia, które potem wydajemy na atakowanie przeciwników. Tego jest tutaj bardzo dużo. Nie sądziłem, że się tak w to wkręcę i spotkam, tak samo mówię, tylu fajnych ludzi, którzy już są w Shieldersach. Niestety już jest pełny sojusz, nic na to nie poradzimy. Przynajmniej ja nie odnalazłem opcji powiększenia jego składu, ale zawsze można wejść w tak zwaną dyplomację, różne pakty o nieagresji, sprzymierzeńcy i tak dalej. Także zapraszam serdecznie do rejestracji i zawładnijmy kolejną wirtualną przestrzenią w grze. I tak jak mówię,
czy jest tu jakiś gracz, którego bezczelnie możemy zaatakować? No nie, no tam gdzie się pojawia, to od razu 1000 shieldersów, także mamy Jazz Bay, mamy, kurczę, chyba Mordor gdzieś widziałem, kto się mógł przenieść, bo oczywiście możemy przenosić swoją bazę w konkretne miejsca, żeby zbliżyć się do naszego celu, który chcemy zaatakować, by nie wydawać za dużo punktów dowodzenia, które zwiększają się w ramach odległości do konkretnego celu. I tyle. Jeszcze, bo obiecałem ekipie, jeśli chodzi o mój sojusz, lista członków, pozdrowić tutaj absolutnie serdecznie wszystkich oraz w sumie przede wszystkim w ramach podziękowań za tipa. Zaraz sobie muszę tutaj zobaczyć, gdzie jest. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, człowieczku? Dyn, 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 dyn. A, może nie są w tym momencie. O, Robicol. Bardzo fajny koleś, naprawdę ogarnięty konkretnie. I jeszcze. Kurczę, teraz musicie mi wybaczyć. Zapomniałem nazwy kolesia. No ale mniejsza z tym, tak? W każdym bądź razie pomagamy sobie, wymieniamy się informacjami. Jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. I tak, no to sobie coś zaatakujemy. I w tym momencie, wiadomo, więcej surowców w zależności od poziomu bazy. Tego typu pakiety dodają nam dodatkowe elementy w naszym ekwipunku. Ja mam ich trochę, użyjemy sobie przedmiotu. I oczywiście, gdy pozbędziemy się absolutnie tego wszystkiego, nie możemy używać przedmiotu, nie możemy sobie dodawać za fauncy różnych rzeczy. Tak jak mówię, jest tu to ograniczone, tak? Co nie doprowadza do sytuacji, że ktoś zaczyna grać i nagle po prostu ginie, bo ktoś ma więcej tam kasy czegoś i po prostu jest masakra. Nie, 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 niekoniecznie. I zaatakujemy sobie tutaj posterunek. Tak wygląda obrona. Tak wygląda jego baza, plac budowy, bezczelnie w sumie odsłonięty, powinien być gdzieś tutaj, no ale wiadomo, to jest sztuczna inteligencja, nie gracz. Jeśli przejmiemy tylko ten budynek, to dostaniemy właśnie tą paczuszkę z niewiadomym zaopatrzeniem, także taki sympatyczny element tutaj gości. Im więcej budynków rozwalimy, nie rozwalając placu budowy, który anihiluje wszystkie od razu, to po prostu gromadzimy sobie konkretne surowce. I ważne jest odpowiednie zakolejkowanie fal. Mamy tutaj trzy sektory i jako, że tutaj wita nas piechota, to użyjemy strażników. Hops, hops, hops. Oni zajmą się tym sektorem. Tutaj będzie nadciągał czołg, także wmontujemy sobie tutaj drapieżce. Na sam koniec damy tutaj chamski nalot ogniowy. Jeszcze jednostki odpowiedzialne tutaj za budynki. Dokładnie tak. I tutaj dorzucimy, żeby zabezpieczyć sobie po prostu tą flankę przed atakami. No i zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Mamy 112 punktów ataku i przystępujemy do ich wydania i podziwiamy to, co w sumie najpiękniejsze. Gra fenomenalnie wciąga i nie jest zobowiązująca. To jest taki partykowiec, a dawno nie wchodziłem, zobaczę, co się tam działo, tak? Okej, okay, piechota z głowy, tu niestety czołg będzie atakował. Mury skupiły na sobie niepotrzebną uwagę. Z tymi cholerami tutaj jest ciężko, ale spokojnie. Okej. Okay. Okej, okay, czołg z głowy. Tam już atakują. Lotnictwo naruszyło elegancko. Czekamy na kolejną falę. Leci, 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 leci. Zaharata. Pięknie. I poszło wszystko w pizdu. I w tym momencie skrzynka z punktami dowodzenia. One są cholernie przydatne, jeśli po prostu chcemy no, dużo atakować i tym samym zbierać surowce z naciskiem właśnie na punkty badań, których nie możemy pozyskać w żaden inny sposób, tylko podczas walki. No oczywiście kasa, bo często odblokowanie różnych rzeczy kosztuje nas punkty i kasę, którą produkują rafinerie. Wracamy do bazy, leczymy sobie ekipę elegancko.
wracamy. I jeszcze słowo na temat wszystkiego. Bardzo ważne jest umiejętne rozstawienie tutaj struktur. I weźmy sobie na przykład taką elektrownię. Ona wspomaga wydobycie wszystkich tych elementów łączących ze strzałką. Tu mamy ładne podsumowanie. Także nie zostawiamy byle gdzie. Sprawdzamy cały czas. Proszę bardzo, silos. No to tutaj bonusy są tu, 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 tu i tu. Kluczowe struktury jak najbardziej z tyłu, żeby budynki tworzyły taką tarczę drugiej linii. Tak myślę, możemy to nazwać. I tutaj sztab obrony ulepszany dodaje nam możliwość dokupywania oraz zwiększania poziomu modernizacji kolejnych struktur obronnych. Analogicznie z punktami dowodzenia więcej slotów na jednostki ofensywne, modernizacje i tak dalej. Zaplecze defensywne, tu jeśli chodzi o naprawianie. Artyleria Skystrike, bardzo fajna sprawa, która osłabia nacierające jednostki, jeśli kalibrujemy ją, żeby broniła naszej bazy, bądź osłabia jednostki wroga atakujące jakiegoś naszego sojusznika. W tym momencie możemy zrobić coś takiego, weźmy sobie Darknessa i... A, on już ma... czy możemy w ten sposób... Aha, on ma. Dobra, 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 wychodzimy. Każdy już tutaj praktycznie ma i każdy osłania swoje dupsko. Także nie możemy tutaj akurat nikogo wesprzeć, bo oni już się sami wspierają. No, ale w każdym razie można przekalibrować swoje działania, to by chroniły jakiegoś naszego ziomka. Okej, okay, to w takim razie jeszcze sobie troszeczkę powojujemy. Z naciskiem tutaj możemy dobijać nadszarpnięte jednostki wroga. Ale znów sobie zaatakujemy tutaj posterunek. Gdzie jest plac budowy? Tu, czyli sektorówka. Na tej zasadzie na początku wysyłamy ten, mimo że jest to wieżyczka, działa to na zasadzie piechoty, także nie atakujemy tutaj jednostkami burzącymi w żadnym wypadku. Tu jest czołg, on tutaj przyjedzie nas trochę brzydko zaatakować, także czołg będzie atakował tego. Ten rozprawi się z wieżyczką, potem piechotą, z zaporami akurat ta klasa. Ok, zrobimy sobie może w ten sposób, bo tu i tak poślemy nasze najpotężniejsze w tym momencie lotnictwo. Tak, tak i profilaktycznie. Też bardzo ważny jest zasięg naszych jednostek, także główną linię atakującą, główny budynek ustawiamy po środku, boczne tu, żeby atakowali ten. Nie jest oczywiście łatwe, bo często uwaga jednostek jest rozproszana na poboczne struktury i to czasem no nie jest wygodne, tak? Zobaczymy, podziwiamy. Czołg trochę wolniejszy, ale zaraz dostanie bęcki. Okej, okay, po czołgu wieżyczka, czołg pomaga. Okej, okay, padnie. Kolejna piechota. Jedziesz, 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 jedziesz. Ten przejeżdża piechotę jeszcze doskonale, doskonale. Ci tutaj skupieni na tym. Dobra, barykad nie ma. I w sytuacji, kiedy nie uda się wszystkich zniszczyć, ponowny atak przeprowadzany już jest na nadszarpnięte jednostki obronne, jak i struktury bazy. Jedziemy, 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 jedziemy. Ostro, ostro. Okej. Okay. No i jeszcze samolocik, lecisz, lecisz. Czy już przeleciałeś? Okej, okay, okej. Okay. Czy się uda? Mam nadzieję wyjątkowo, że się nie uda, żebym wam właśnie pokazał tą drugą turę. Ale zaraz zobaczymy. Jeszcze jeden. Czy się uda, czy się uda, czy się uda? Temu tak udało się, czyli nie była potrzebna druga fala ataku i zaoszczędziliśmy punkty dowodzenia całkiem nie na gorzej. Wracamy do bazy, naprawiamy jednostki i przechodzimy do prezentacji właśnie badań. Jak widzicie, na samym początku jest tego więcej, żeby ludziom sprzedać bardzo fajny, taki interaktywny samouczek, trening. W tym momencie musimy zbudować drugą bazę i zniszczyć bazę zapomnianych. Jeśli chodzi o drugą bazę, no w tym celu musimy zbudować MCV, czyli Mobile Construction Vehicle. I jak wyglądają właśnie badania. Badania kosztują punkty
badań, logiczne i kredyty. Czyli tu mamy rafinerię, no wszystko jest fajnie opisane, tutaj myślę, że nie trzeba tłumaczyć. I kwestia ofensywna atakujemy, defensywna bronimy i specjalne i tutaj potężne działa wsparcia, jak i no w tym momencie misja główna, tak? Czyli zbudować MCV, drugą bazę, no to już wiadomo o co chodzi. Także tutaj będziemy musieli trochę poczekać. Niektóre jednostki mają możliwość upgrade'u również za wspomniane punkty. Nie wiem tylko, może akurat wiecie, dlaczego w tej wersji ulepszenia nie są jeszcze dostępne. No ja gram w ogólnodostępną wersję, czy po prostu z czasem zostanie to odblokowane, kiedy gra będzie rozwijać się dalej i... Nie wiem. Może wy wiecie. Okej, dobra. To by było na tyle, ale tak podkuszony jeszcze sobie... Okej, wzięliśmy, weźmiemy sobie energię, mam tu 4 paczki, weźmiemy sobie jeszcze kryształy. Wszystko to są te pakiety, które otrzymaliśmy. No już nie możemy brać i nawet kiedy fauncami zasramy absolutnie wszystko. Ajajaj, nie o to chodziło. I tak jak mówię... Zniesienie ograniczenia na ilość dni limitu czasu napraw na dni limitów punktów dowodzenia. Także to nie dodaje punktów dowodzenia, tylko znosi ich pewien limit. Ok, także tutaj myślę, że opisałem wszystko. Będę dalej grał w tą grę, bo tak jak mówię, to nie jest nic zobowiązującego. Mam sobie linka w przeglądarce, wchodzę, gram. Często z wami gadam. Jest sympatycznie po prostu. Okej. Okay. Czy są tu jacyś gracze, czy generalnie zbudowaliśmy potężną tarczę? Okej, okay, tu jest jakiś gościu. Crazy Z. Pozdrawiam cię. Sorry, że będę chciał cię zaatakować, ale no to są gry, tak? MMO. I w tym momencie przenosimy sobie bazę. Ojojoj. Zrobimy inaczej. O, w tym momencie, ok, i spróbujemy zaatakować innego gracza. Czy będziemy mogli? Będziemy mogli. Nie będzie to sztuka prosta, bo zainwestował on ostro w budynki. Ma też działo wsparcia. No tutaj słabo ulokował plac budowy, mógł się bardziej zawalić tymi strukturami. No i wykorzystamy po prostu tą lukę. I w tym momencie wyślemy tak. Na początku poleci lotnictwo, które naruszy struktury. Generalnie tutaj będziemy ciachać wieżyczkami. Potem puścimy antywieżyczkowców. No i myślę, że zrobimy to w ten sposób. Może się uda. A jak nie, to będziemy kontynuować z uporem. Maniaka. Ma tu wsparcie, ale słabo. Mury poszły, wszystkie raus. Nie sądziłem, że tutaj tak sobie elegancko poradzi lotnictwo. Mogłem walnąć tutaj potem już jednostki przeciwpiechotne. No mój błąd, tak? Nie sądziłem, że tak szybko te mury padną. Ale jedziemy. Jedziemy. Wojna! Okej. Dobra, wsparcie lotnicze. Niszczymy. Dobra. Jedziemy. Pięknie. Nie uda się, ale poważnie tutaj naruszyliśmy wszystkie struktury. Elegancko, ale wracamy do celu. Naprawiamy. No i zmieniamy w tym momencie w ten sposób. Zwalniemy sobie. A tak może. O. Tak czy nie? W ten sposób, tak czy. Jak to tam wygląda? A to nie, do tego tam. Tutaj. No i
Aha, no musimy odczekać tutaj pół minuty przed konkretnymi falami, także tak jak mówię, to jest bardzo ważna ta koordynacja w rozumieniu. Okej, ja mam pół minuty, Freeza, to teraz ty atakujecie. Współrzędne nazwa tego i tak rozwaliliśmy wiele, wiele, wiele przeciwników naszego sojuszu. I po prostu gra się zajebiście, gra strasznie luzuje. Nie ma żadnej spinki w ogóle. Fajne jest to, jak sobie ustawię obronę, jak sobie przepuszczę, to zbuduję, w co zainwestuję, kurczę, czy rynek postawić wieżyczkę, czy wykupić slota na jakąś jednostkę ofensywną. No zobaczymy. Lecimy. Pięknie. Wyczerpana amunicja. Ten się już kompletnie tutaj nie przejmuje. Wjeżdża elegancko, także nauczyliśmy się na własnych błędach. Okej. Okay. Jedziemy dalej, 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 elegancko, następnie. Czy się uda? Może być ciężko, bo reszta skupia się właśnie na tych bocznych strukturach. Okej. Się niestety nie uda. Ale skoro teraz już wracamy do celu, naprawiamy się. Czekamy jeszcze tutaj tą minutkę. I tak, teraz olejemy sprawę. Tu już same te sobie powinny spokojnie poradzić. Samoloty puścimy potem, żeby już stricte zaatakowały plac budowy. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Okej, okay. To powinno zdać w tym momencie egzamin. Przywitamy. No i jedziemy. Okej, 5, 4, 3, 2, 1. No i jedziemy. Dyn, 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 dyn. Masakra. No, tu już powinno wyjść elegancko. Zaraz wpierdzieli lotnictwo. Już leci. Okej, elegancko. I po zawodach. No ja to chuju! Ja to tyle budowałem! Kurwa! Rojo nie wytrzyma. Okej, naprawiamy. Przygotowujemy się i generalnie fantastycznie się bawimy. Kochani, to był Patryk Rojo-Rojewski, piżamkowy generał Command Conquer Tiberian Alliances w sojuszu Shielders po prostu. Także zachęcam Was serdecznie do wspólnej zabawy. Rejestrację macie w linku w opisie. I nic, kochani, dziękuję Wam ślicznie za bardzo fajny, mi się wydaje, weekend i do jutra. Serdeczna tarcza. Tarcza z pięknego, zielonego, oczojebnego Tiberium. Hejas.